Ja nie mówię, że ona była brzydka. Miałam chwilę zwątpienia, kiedy powiedziałam, że są porównywalne, a potem się poprawiłam, że jednak nie. No więc oczywiście, no mam zawał, udar nosa, faktycznie. Niesamowita wystawa. Zdarzyło. Przysięgam, że naprawdę mnie to zaskoczyło bardzo mocno. Takie jest życie. Jeżeli chodzi o prezentację, to była gorsza, nie? Tak. Tak, no ale nie rozumiem, o co chodziło, bo ona się i gorzej zachowała się i tak dalej. Nie rozumiem. Dobra, ale za chwilę wyjdzie, że jestem w fanklubie Janusza, a przecież my się nie lubimy i ja się śmieję, że on ma 25 cm w zwisie, tak jak na tym nagraniu powiedział. Na tej poczcie głosowej tym biednym ludziom, więc... To jest powód do śmiacia, czy do fajnie? No ja myślę, że jak... Myślę, że jak ktoś się tak sam wkopał z takim tekstem i był na tyle głupi, żeby zostawić wiadomość na poczcie głosowej, no i się tak obnażył, to myślę, że można się z niego śmiać po prostu, no i trzeba się z niego śmiać, bo co można zrobić innego? Ale... Wracając do tego, co istotne, nie rozumiem, dlaczego Dolores przegrała. Nie wiem, czy się stało. No dobrze, więc przynajmniej ta suka, co tutaj wygrała, no to przynajmniej, jeżeli ona wygrała, to... Co to jest w ogóle za opcja? Co się dzieje na tym ringu teraz? Było porównanie suk. To były wszystkie suczki, jak rozumiem, tak? Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje w ogóle. Nie wiem, co on robi. Teraz ocenił coś, ale nikt nie stanął. Może się wygłupia i ocenia ruch, albo głowę, albo coś. Może robi jakieś dodatkowe motywy. Podzielił to po prostu na grupki, a my cały czas jesteśmy debile, nie ogarniamy rzeczywistości, jesteśmy w Matrixie równoległym. Powinniśmy na taką tabletkę jakąś kolorów wziąć. Co to się dzieje w ogóle? Nie wiem, szczenie jest dorosłymi psami stoi. Opowiedzą nam ci, którzy byli bliżej i słyszeli. Szczeniak? No tak, to jest szczeniak. O, jaki fatalny jest. Przebudowany zad. Łałok. Niezwiązany. Czyli pies, który mógłby lepiej wyglądać, gdyby właściciel myślał o tym, co z nim robi, żeby wyglądał lepiej.